Cześć, z tej strony Jędrzej z Krakowa. i Karolina z Warszawy. i śpiewająco witamy Was w nowym chod ekranie, czyli przeglądzie najważniejszych i najgorętszych popniusów tygodnia. Powiedz mi, Karolino, czy byłaś ciekawa, czy John Snow żyje, czy nie? Nope. <gry> No ja też nie szczególnie, dla mnie szczerze mówiąc, mm, ta tajemnica była nazbyt oczywista. No ale musimy się troszkę tutaj skorygować, ponieważ w zeszłym tygodniu zaczęliśmy odcinek osów Snow nie żyje. Dziś to musimy zrewidować. Ukochany przez wielu bohater został wskrzeszony, a jego rola w serialu będzie większa niż kiedykolwiek wcześniej, tak przynajmniej twierdzi Kit Harrington. Snow dzięki mocom, Melisandr został przywrócony do życia i z pewnością planuje na nowo przyjąć władzę na murze, a także wszcząć walkę z boltonami, by odbić Winterfell. Pewnie teraz wszyscy oczekują najnowszego trzeciego odcinka. Maciej Chmiel, który od stycznia tego roku jest szefem telewizyjnej dwójki, zmienia plany stacji odnośnie produkcji seriali. Wspominaliśmy już, że powstanie futurystyczne Sitcom 2050 teraz przyszedł czas na poważne produkcje historyczne. Nie zobaczymy ORP Orzeł, który miał opowiadać o bohaterskiej załodze polskiej łodzi podwodnej. Dyrektor TVP2 uzasadnił swoją decyzję zbyt dużymi kosztami produkcji. I gdyby którejś z was zastanawiało się, ale jak to? Przecież niedługo każdy Polak, który będzie chciał mieć prąd, będzie musiał płacić abonament przecież to kupa kasy! Wyjaśniamy, że nie był to jedyny powód. Maciej Chmiel powiedział, że woli pokazać polskie bohaterstwo kończące się zwycięstwem, a nie legnięciem z honorem na dnie morza. Jednocześnie zapowiedział produkcję dwóch miniseriali opartych na powieściach Elżbiety Herezińskiej oraz Igora Jankę. I ja tych pozycji akurat nie znam, ale czytelnicy na ekranie.pl w większości nie są zachwyceni. Ostatni odcinek Doliny Krzemowej stał się kontrowersyjnym, ponieważ ukazano w nim scenę kopulacji koni. Według organizacji PETA był to zaaranżowany gwałt. Koni by się uśmiał. Ja <laughs> chyba wątpię właśnie. <laughs> na miejscu obecna była American Humane Organization, która stwierdziła, że na planie zwierzęta jednak nie ucierpiały. No więc, kto ma rację? Wy możecie zadecydować, ponieważ pokazujemy Wam ekskluzywny materiał z nagrywania właśnie tej sceny. Tak naprawdę to żart. <głos> <głos> to jest wszystko na scenę, <noise> <czem>, że wajdy. <noise> Ostatnio Disney został skrytykowany za to, że nie pokazuje w swoich produkcjach postaci LGBT. Studio próbowało obronić się zapowiedziami o wprowadzeniu przedstawiciela mniejszości seksualnej w kolejnym filmie z serii Gwiezdne Wojny. Nikt chyba nie mógł jednak przewidzieć reakcji fanów, którzy, jak się okazuje, chcieliby, aby Elsa z Krainy Lodu zrobiła coming out i ujawniła się ze swoją homoseksualną orientacją. Ciekawe, czy ci bardziej konserwatywni rodzice dzieci, dla których Elza jest przykładem do naśladowania, by to przeżyli? Albo inaczej, czy byłby to dla nich cios równie przykry, co zmiana wizerunku scenicznego Miley Cyrus? Hehe, <grystanie> pewnie by ich to uderzyło jak Wrecking Ball. <grystanie> <grystanie> po informacji, że powstanie nowy serial o MacGyverze w internecie zawrzało. W końcu to kultowy serial lat 90. Co prawda odrobinę absurdalny, jednak no wciąż klasyk. Według portalu Season Zero, który ocenia piloty seriali, scenariusz pierwszego odcinka McGregor jest fatalny, źle napisany, z kiepsko zakreślonymi postaciami. Największą bolączką jest stara forma, która w dzisiejszej telewizji może się po prostu nie sprawdzić. Jedną z ostatnich wypunktowanych pozycji jest to, że serial w ogóle nie jest zabawny, choć do tego aspiruje. Cóż, ciekawe, czy stacja sobie zamówi cały sezon po pilota? Poczekamy, zobaczymy. Teraz news o Margot robi i jej pięknym ciele, ale postaram się i te słowa kieruję głównie do jednego z naszych widzów. Nie robić żadnych dowcipów. <laughs> Już zrobiłaś. <laughs> Margot robi broni skąpego stroju Harley Quinn. Aktorka nie uważa, by grana przez nią bohaterka była uprzedmiotowiona, a reżyser dorzuca, że strój jest istotną częścią ikonografii postaci. Podobnie Clark Kent nosi okulary, a dopiero jego alter ego Supermana obcisły kostium podkreślający mu skuły. Czy komuś to przeszkadza? Na pewno nie mi. A jeśli mowa o szukinie superbohaterskim, to czy widzieliście już nową parodię How It vs Defended? Tym razem ekipa bierze na warsztat film Batman vs Superman Świt Sprawiedliwości i wyśmiewa dziwne lub kupie rozwiązania i przedstawia w zabawny sposób, w którą stronę mogłaby pójść fabuła. Mamy więc szybkie pogodzenie się podczas bitwy, łatwe rozpawienie się z Doomsdayem i jak zwykle superbohaterską kawiarnię. Zobaczcie koniecznie, filmik linkujemy w opisie. Parodia parodią, ale czy jest ktoś wśród naszych słuchaczy oglądaczy, kto nie widział kosmicznego meczu? Okazuje się, że istnieje spora szansa na powstanie drugiej części tego kultowego filmu, w którym główne role obok Michaela Jordana czy Billa Mareya zagrały postaci z Looney Tunes. W drugiej części Jordana miałby zastąpić LeBron James. Obecnie trwają negocjacje w sprawie tego, kto miałby film wyreżyserować i napisać do niego scenariusz. Jeśli już mowa o długo oczekiwanych produkcjach, to studia Sega i Relic Entertainment zapowiedzieli grę Warhammer 40000 Town of War 3. Czyli kontynuacja niezwykle popularnej serii strategii w czasie rzeczywistym. Póki co Gameplaya nie uświadczyliśmy, jednak możemy zobaczyć klimatyczny zwiastun, który także linkujemy w opisie, no, wygląda zacnie. Data premiery nie jest jeszcze znana. Na koniec kilka informacji odnośnie nowego Call of Duty. Gra oferuje wizytę w dalekiej przyszłości i skupia się na konflikcie, który rozgrywany jest nie tylko na Ziemi, ale również w kosmosie. Przeciwnikiem kosmicznego Sojuszu Narodów Zjednoczonych będzie Front Obrony Kolonii, który jest. Przeciwnikiem ziemskiej dominacji i postanawia zaatakować sojusz. Gracz będzie uczestniczył w ogromnym konflikcie, a kampania rozgrywać się będzie w całym układzie słonecznym. Gra pojawi się w sklepach 4 listopada 2016 roku. Oficjalny tytuł filmu: Call of Duty Kosmiczny Mecz. Dzięki, wielkie, za oglądanie i słuchanie. Dzięki, dzięki. Jeśli nie jesteście na bieżąco z Popniusami, możecie to łatwo nadrobić. Sprawdźcie nasz poprzedni odcinek, Chod na ekranie. Zapraszamy też do oglądania serii wkrótce na ekranie, gdzie przyglądamy się nadchodzącym premierom. Oczywiście pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał. Dzięki, że nas oglądacie. Trzymajcie się, Pa!